Dzień dobry, witam Państwa. Na podstawie artykułu 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym otwieram 62. sesję Rady Gminy Sokolniki. Stwierdzam, że w obradach uczestniczy aktualnie z listą obecności 12 radnych, co wobec ustawowego składu Rady Gminy Sokolniki wynoszącego 15 osób stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji. Informuję, iż obraz i dźwięk z obrad sesji jest transmitowany. W związku z powyższym proszę o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą danych osobowych. Czy są uwagi co do poprawności zwołania 62. sesji Rady Gminy Sokolniki? Stwierdzam, że 62. sesja Rady Gminy Sokolniki została zwołana w sposób prawidłowy. Witam serdecznie pana wójta Sylwestra Skrzypka, zastępcę wójta pana Bartosza Górkę, sekretarza gminy panią Ewelinę Kosz, skarbnika gminy panią Barbarę Sawicką-Kanicką, kierowników poszczególnych referatów Urzędu Gminy, kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach, przewodniczących jednostek pomocniczych sołtysów. Witam Państwa radnych. Przystępujemy do realizacji punktu drugiego porządku obrad. Przedstawienie porządku obrad. W zawiadomieniach na sesję otrzymaliście Państwo proponowany porządek obrad. Czy są uwagi do tego porządku? Stwierdzam, że Rada Gminy Sokolniki będzie obradowała na 62. sesji w dniu 26 kwietnia 2023 roku według następującego porządku obrad. Punkt pierwszy. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt drugi. Przedstawienie porządku obrad. Punkt trzeci. Uwagi do protokołu z 61. sesji Rady Gminy Sokolniki. Punkt czwarty. Interpelacje i zapytania radnych. Punkt piąty. Ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Sokolniki za 2022 rok. Punkt szósty. Sprawozdanie z realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2021-2027 za 2022 rok. Punkt siódmy. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach oraz Biblioteki Publicznej Gminy Sokolniki za 2022 rok. Punkt ósmy. Plan działania Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach oraz Biblioteki Publicznej Gminy Sokolniki na 2023 rok. Punkt 9. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie. Podpunkt A. Zmiany budżetu gminy na rok 2023. Podpunkt B. Ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach. Punkt C. Ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach, dla których Gmina Sokolniki jest organem prowadzącym dodatków za wysługę lat motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy mieszkaniowego oraz innych składników wynagrodzenia, a także określenia szczegółowego sposobu obliczenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw. Punkt 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Punkt 11. Wnioski i informacje. Punkt 12. Zakończenie sesji Rady Gminy Sokolniki. Zamykam punkt drugi porządku obrad. Przystępujemy do realizacji punktu trzeciego. Punkt trzeci. Uwagi do protokołu z poprzedniej sesji. Informuję, iż zapoznałem się z protokołem z 61. sesji Rady Gminy Sokolniki. Protokół został udostępniony do zapoznania się w Biurze Obsługi Rady Gminy oraz dzisiaj na sesji. Czy są uwagi do treści protokołu? Stwierdzam, że do protokołu z 61. sesji Rady Gminy Sokolniki nie wniesiono uwag. Zamykam punkt trzeci porządku obrad. Przystępujemy do realizacji punktu czwartego. Punkt czwarty. Interpelacje i zapytania radnych. Proszę o zgłaszanie interpelacji i zapytań przez radnych Rady Gminy Sokolniki. Proszę bardzo. Chciałem złożyć interpelację. Zwracam się do pana
wójta o udzielenie informacji i udostępnienie wykazu nieruchomości lokali mieszkalnych należących do Urzędu Gminy Sokolniki, przeznaczonych do oddania w najem, wynajętych do zamieszkania oraz pod działalność. Proszę o podanie metraży powierzchni wynajmowanych lokali mieszkalnych i lokalizacji oraz kwot miesięcznych wpływów do Urzędu Gminy Sokolniki z ich najmu. Wyszczególnienie wynajmu odpłatnie nieruchomości pod działalność z podaniem miesięcznych wpływów do Urzędu Gminy Sokolniki z tytułu najmu dla każdej z osobna. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, ktoś z Państwa jeszcze jakieś zapytania, interpelacje? W związku z wyczerpaniem się interpelacji i zapytań zamykam punkt 4 porządku obrad. Przystępujemy do realizacji punktu 5. Punkt 5. Ocena zasobów pomocy społecznej dla gminy Sokolniki za 2022 rok. Podkreślam, że wszyscy radni otrzymali ocenę zasobów pomocy społecznej dla gminy Sokolniki za 2022 rok i mieli możliwość zapoznania się z nią. Proszę o krótkie przedstawienie oceny kierownika, panią Ewę Szandałem. Gmina, powiat i samorząd województwa przygotowują ocenę zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. Zasoby obejmują w szczególności infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe i nakłady finansowe na zadania pomocy społecznej bez względu na podmiot je finansujący i realizujący. Ocena obejmuje osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej, rodzaje ich problemów oraz ich rozkład ilościowy. Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego przedstawia co roku do dnia 30 kwietnia odpowiednio Radzie Gminy, Radzie Powiatu właściwe jednostki samorządu terytorialnego ocenę. Ocena wraz z rekomendacjami jest podstawą do planowania budżetu na następny rok. Wynika z artykułu 16a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Stwierdzam, iż do oceny zasobów pomocy społecznej dla gminy Sokolniki za 2022 rok nie wniesiono uwag. Przystępujemy do głosowania. Dziękuję bardzo. Za 13 głosów wstrzymujących, nie było, przeciw nie było. Stwierdzam, że ocena zasobów pomocy społecznej dla gminy Sokolniki za 2022 rok została zatwierdzona 13 głosami. Zamykam punkt 5 porządku obrad. Przystępujemy do realizacji punktu 6. Punkt 6. Sprawozdanie z realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2021-2027 za 2022 rok. Podkreślam, że wszyscy radni otrzymali sprawozdanie, mieli możliwość zapoznania się z nim. Proszę o krótkie przedstawienie sprawozdania panią kierownik Ewę Szandałem. Zgodnie z artykułem 17 ustęp 1 punkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej na gminę został nałożony obowiązek opracowania i realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki oraz integracji i osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. W świetle powyższego w gminie Sokolniki została opracowana i przyjęta uchwałą nr 29/187/21 Rady Gminy Sokolniki z dnia 18 stycznia 2021 roku strategia rozwiązywania problemów społecznych gminy Sokolniki na lata 2021-2027. W wyżej wymienionej strategii określone zostały kierunki działań zmierzających do łagodzenia skutków dominujących problemów społecznych.
Ewaluacja oparta jest na danych bieżących, uzyskanych z instytucji pracujących dla narażonych na wykluczenie społeczne, wobec których przypisano w strategii cele strategiczne i odpowiadające im poszczególne cele operacyjne. Zgodnie z artykułem 110 punkt 4 ustawy o pomocy społecznej, koordynatorem realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych gminy Sokolniki na lata 2021-2027 jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach. Sformułowane w dokumencie kierunki działań są wdrażane przez wyznaczonych realizatorów oraz partnerów w realizacji podlegają corocznej ocenie. Szczegółowo sprawozdanie zostało omówione na Komisji Rozwoju Gminy. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do sprawozdania? Stwierdzam, iż do sprawozdania z realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2027 za 2022 rok nie wniesiono uwag. Przystępujemy do głosowania. Dziękuję bardzo. Za 13 głosów wstrzymujących nie było, przeciw nie było. Stwierdzam, że sprawozdanie z realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2027 za 2022 rok zostało zatwierdzone 13 głosami. Zamykam punkt 6 porządku obrad. Przystępujemy do realizacji punktu 7. Panie Przewodniczący, przepraszam, ja mam pytanie, czy mogę opuścić sesję? Bardzo proszę. Dziękuję. Punkt 7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach oraz Biblioteki Publicznej Gminy Sokolniki za 2022 rok. Podkreślam, że wszyscy radni otrzymali sprawozdanie, mieli możliwość zapoznania się z nim. Sprawozdanie zostało w terminie omówione na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gminy. Czy są pytania do sprawozdania? Stwierdzam, iż do sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach za 2022 rok oraz sprawozdania z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Sokolniki za 2022 rok nie wniesiono uwag. Przystępujemy do głosowania nad przyjęciem sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach za 2022 rok. Dziękuję bardzo. Za 11 głosów wstrzymujące, 2 przeciw nie było. Stwierdzam, że sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach za 2022 rok zostało zatwierdzone 11 głosami. Przystępujemy do głosowania nad przyjęciem sprawozdania z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Sokolniki za 2022 rok. Dziękuję bardzo. Za 11 głosów wstrzymujące, 2 przeciw nie było. Stwierdzam, że sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Sokolniki za 2022 rok zostało zatwierdzone 11 głosami. Zamykam punkt 7 porządku obrad. Przystępujemy do realizacji punktu 8. Punkt 8. Plan działania Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach oraz Biblioteki Publicznej Gminy Sokolniki na 2023 rok. Podkreślam, że wszyscy radni otrzymali plan działania i mieli możliwość zapoznania się z nim.
Plan został omówiony na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gminy. Czy są pytania do planu działania? Stwierdzam, iż do planu działania Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach na 2023 rok oraz planu działania Biblioteki Publicznej Gminy Sokolniki na 2023 rok nie wniesiono uwag. Przystępujemy do głosowania nad przyjęciem planu działania Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach na 2023 rok. Dziękuję bardzo. Za 12 głosów wstrzymujący 1, przeciw nie było. Stwierdzam, że plan działania Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach na 2023 rok został zatwierdzony 12 głosami. Przystępujemy do głosowania nad przyjęciem planu działania Biblioteki Publicznej Gminy Sokolniki na 2023 rok. Dziękuję bardzo. Za 12 głosów wstrzymujący 1, przeciw nie było. Stwierdzam, że plan działania Biblioteki Publicznej Gminy Sokolniki na 2023 rok został zatwierdzony 12 głosami. Zamykam punkt 8 porządku obrad. Przystępujemy do realizacji punktu 9. Punkt 9. Rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie punkt A. Zmiany budżetu gminy na rok 2023. Podkreślam, że wszyscy radni otrzymali projekt uchwały i mieli możliwość zapoznania się z nim. Proszę panią skarbnik Barbarę Sawicką-Kanicką o przedstawienie projektu uchwały. Projekt uchwały Rady Gminy Sokolniki w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2023. Na podstawie artykułu 18 ustawy o samorządzie gminnym oraz artykułów 211, 235, 236 i 237 ustawy o finansach publicznych uchwala się, co następuje. Paragraf numer 1. Dokonać zmiany w budżecie gminy Sokolniki na 2023 rok po stronie dochodów zgodnie z załącznikiem 1 do niniejszej uchwały. Łączne dochody po zmianie wynoszą 38 910 166 zł 30 groszy, w tym dochody bieżące 24 629 666 zł 30 groszy, dochody majątkowe 14 280 500 zł. Paragraf numer 2. Dokonać zmian w budżecie gminy Sokolniki na 2023 rok po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem 2 do niniejszej uchwały. Łączne wydatki po zmianie wynoszą 45 279 098 zł 44 grosze, w tym wydatki bieżące 23 892 98 zł 44 grosze, wydatki majątkowe 21 387 000. Paragraf numer 3. Dokonać zmiany po stronie wydatków majątkowych w 2023 roku zgodnie z załącznikiem numer 3. Paragraf numer 4. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Sokolniki. Paragraf numer 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do projektu uchwały? Proszę przewodniczącego Komisji Rozwoju Gminy o przedstawienie opinii. Opinia Komisji Rozwoju Gminy Rady Gminy Sokolniki z dnia 26 kwietnia 2023 roku. Komisja Rozwoju Gminy po zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2023 wydaje opinię pozytywną. Wyniki głosowania. 11 głosów za, przeciw nie było, wstrzymujący się 1 głos. Podpisy członków komisji. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Dziękuję bardzo. Za 12 głosów
wstrzymujący, 1, przeciw nie było. Stwierdzam, że uchwała nr 62/353/23 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2023 została podjęta 12 głosami. Podpunkt B. Ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnika. Podkreślam, że wszyscy radni otrzymali projekt uchwały i mieli możliwość zapoznania się z nim. Proszę panią sekretarz Ewelinę Koz o przedstawienie projektu uchwały. Dziękuję. Zgodnie z ustawą o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, tekst jednolity aktu normatywnego innego niż ustawa ogłasza się nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy. Rada Gminy Sokolniki w dniu 28 listopada 2022 roku i w dniu 27 lutego 2023 podjęła uchwały zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach. Mając powyższe na uwadze oraz w związku z delegacją wyżej zmienionej ustawy, przygotowany został projekt uchwały, w tym tekst jednolity zawierający zmiany wynikające z podjętych uchwał. Tekst ten po przyjęciu zostanie ogłoszony w formie obowieszczenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do projektu uchwały? Proszę przewodniczącego Komisji Rozwoju Gminy o przedstawienie opinii. Opinia Komisji Rozwoju Gminy Rady Gminy Sokolniki z dnia 26 kwietnia 2023 roku. Komisja Rozwoju Gminy po zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach wydaje opinię pozytywną. Wyniki głosowania: 11 głosów za, przeciw nie było, wstrzymujących się nie było. Podpisy członków komisji. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Dziękuję bardzo. Za 13 głosów, wstrzymujących nie było, przeciw nie było. Stwierdzam, że uchwała nr 62/354/23 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach została podjęta 13 głosami. Podpunkt C. Ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach, dla których gmina Sokolniki jest organem prowadzącym dodatków za wysługę lat motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy mieszkaniowego oraz innych składników wynagrodzenia, a także określającego szczegółowy sposób obliczenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw. Podkreślam, że wszyscy radni otrzymali projekt uchwały i mieli możliwość zapoznania się z nim. Proszę panią sekretarz Ewelinę Koz o przedstawienie projektu uchwały. Dziękuję. W tym przypadku mamy podobną sytuację jak przy poprzednim projekcie do uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach, dla których gmina Sokolniki jest organem prowadzącym dodatków za wysługę lat motywacyjnego, funkcyjnego oraz pozostałych składników, zostały wprowadzone zmiany. Zmiany zostały wprowadzone 28 września ubiegłego roku. W związku z tym przygotowaliśmy również projekt uchwały w sprawie tekstu jednolitego i tutaj obowiązuje ta sama procedura, co przy poprzednim projekcie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do projektu uchwały? Proszę przewodniczącego Komisji Rozwoju Gminy o przedstawienie opinii. Opinia Komisji Rozwoju Gminy Rady Gminy Sokolniki z dnia 26 kwietnia 2023 roku. Komisja Rozwoju Gminy po zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach, dla których gmina Sokolniki jest organem prowadzącym dodatku za wysługę lat motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy mieszkaniowego oraz innych składników wynagrodzenia, a także określającego szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw, wydaje opinię pozytywną. Wyniki głosowania: 11 głosów za, przeciw nie było, wstrzymujących się nie było. Podpisy członków komisji. Dziękuję bardzo.
Przystępujemy do głosowania. Dziękuję bardzo. Nie został oddany. Momencik, sekunda. Reasumpcja, tak. Reasumpcja. Dobrze. Sekunda, momencik, jeszcze jedno głosowanie musimy poprawić, bo mój błąd. Radni za wolno głosują. Tak, jeszcze raz wszyscy. Jeszcze jest chwila na zastanowienie się. Możemy. Proszę bardzo. Wbrew pozorom dotyczy tej samej sprawy. Nic nie zostało zmienione w trakcie. Pan Zdzisław. Dziękuję bardzo. Za 13 głosów wstrzymujących nie było, przeciw nie było. Stwierdzam, że uchwała nr 62 przez 355 przez 23 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach, dla których gmina Sokolniki jest organem prowadzącym dodatków za wysługę lat motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego oraz innych składów wynagrodzenia, a także określającego szczegółowy sposób odliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw została podjęta 13 głosami. Zamykam punkt 9 porządku obrad. Przechodzimy do realizacji punktu 10. Punkt 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Momencik. Prądu. A jeszcze mikrofony działają. Mikrofony działają. Głosowania nie. Głosowania już nie.
tam to wiesz. Jesteśmy już. Dobrze. Punkt 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Proszę bardzo, nie mieliśmy odpowiedzi. Zamykam punkt 10 porządku obrad. Przystępujemy do realizacji punktu 11. Punkt 11. Wnioski i informacje. Proszę o zgłaszanie wniosków i składanie informacji przez radnych oraz pozostałych uczestników sesji. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, ja mam do Pana Wójta takie pytanie, bo ostatnio była informacja odnośnie rozmów ze spółką oświetleniową dotyczącą modernizacji. Pan Wójt przekazał informację, że no te rozmowy trwają, nie było jeszcze decyzji ostatecznych, czy na chwilę obecną już wiemy, czy w roku bieżącym ta modernizacja będzie prowadzona, czy nie. Kolejna rzecz to ja zwracam się z taką prośbą do Pana Wójta, ale i też do Pani Skarbnik, aby to Państwo podjęli jakieś działania takie, aby udało się uregulować pewną należność za ocieplenie budynku, który jest użytkowany w tej chwili przez straż w Starym Ochędzynie. Kolejna rzecz to mieszkańcy zgłaszają taką rzecz, że w Starym Ochędzynie no, dokonano obcięcia krzewów i drzew, wszystko dobrze, ale to było tylko spowodowane tym, że po prostu maszyna, która wykonuje prace związane z nową nakładką drogową, nie mogłaby przejechać i od strony ulicy wykonano to cięcie, a jest problem z drugiej strony od chodnika, tam nadal te krzewy wchodzą na chodnik i drzewa, to jest klon, tak, tego klonu czerwonego, a od drugiej strony no też ta korona nie jest przycięta. Ja rozmawiałem z pracownikami i jest problem techniczny po prostu. Nie mają żadnego urządzenia, z którego by mogli to w sposób bezpieczny wykonać. No stwierdzili, że ten sposób, który oni do tej pory realizowali, no jest, no zagraża to bezpieczeństwo, no i poniekąd mają rację, no bo gdyby się ewentualnie coś stało, to trudno ich tutaj jak gdyby przymuszać do tego. W związku z tym byłaby potrzebna jakaś zwyżka. W rozmowie z panem kierownikiem odpowiedzialnym jak gdyby za tą grupę, no usłyszałem odpowiedź, że no sytuacja finansowa jest taka, że nie pozwala nam na to, aby taką zwyżkę wynająć. Koszt tej wynajęcia tej zwyżki na wykonanie tych robót, czas, no to byłby około 1500 zł, tak mi przekazywał. Oczywiście ja się tak zastanawiałem nad tym, czy nie można by było pozyskać dofinansowania z tego funduszu na poprawę, co granty ZUS ma na poprawę warunków bezpieczeństwa. Tam jest możliwość pozyskania do 80%, tylko skąd wziąć te 20% pewnie. I tu się robi problem. No ale też trzeba mieć zwyżkę po prostu, żeby... Z drabiny, tak? Z samochodu, technicznie, z kosza. To nie są te drzewa, to panowie, to trzeba... Nie, tam dobrze. Dobra, panowie, to jest pytanie, tam możecie Po prostu należy to w jakiś sposób zrobić, a jak ktoś nie wie, jak to drzewo wygląda, zapraszam do Ochędzyna. No właśnie. Bo tak w domu to możemy sobie nawet na linię się zawiesić i sobie tam ściąć. I kolejne pytanie, już ostatnie, to była informacja przekazywana, że będziemy jako gmina aplikować pośrodki na wykonanie dodatkowych nasadzeń w parku tutaj w Sokolnika, jak Państwo sobie przypominają, i chciałbym wiedzieć, czy tutaj rzeczywiście aplikowaliśmy po te środki, czy nie. Dziękuję. Panie Wójcie, dwa słowa, tak? Proszę bardzo. To jeżeli chodzi o oświetlenie uliczne i drogowe, to na ten moment nie mamy informacji ze spółki oświetlenie uliczne, czy ten przetarg został zakończony i czy oni zamierzają w tym roku przystąpić do działania.
Na jutro jestem umówiony tutaj z radcą, żeby przeanalizować naszą umowę o oświetlenie uliczne i drogowe i w momencie, kiedy tutaj będziemy mieli wytyczne, to będziemy rozmawiali w zakresie bieżącego oświetlenia, ponoszenia tych kosztów za konserwację, w której mojej ocenie oni nie wykonują. I przy okazji zapytamy o to postępowanie przetargowe. To, słuchajcie, program, my otrzymaliśmy informację, że będą doświetlone ulice, dodatkowe lampy, punkty świetlne założone. W momencie, kiedy poprosiłem tutaj o informację, w którym miejscu te punkty zostaną zamontowane, okazuje się, że lampy miały być zamontowane na ciągach mało uczęszczanych albo niezamieszkałych nawet. Przykład Tybli Małych, gdzie jedziemy pod las i tam miały być dogęszczone, każda lampa miała być oświetlona, a nasze na przykład Zagórze miało nie być modernizowane, bo na początku była informacja, że to nie nasze oświetlenie. W związku z tym w jakiś spór weszliśmy tutaj ze spółką oświetlenie uliczne, mówiąc, że chcielibyśmy mieć wpływ na to, co ma być doświetlone, bo w mojej ocenie ważniejszym jest doświetlenie tutaj przystanków, zakrętów, jakichś skrzyżowań, a niekoniecznie na przykład wyglądaczy, gdzie sami wiecie, jaki tam jest ruch i tam jest co druga lampa w tej chwili zaświecona. Gdyby to była zmieniona na lampa LED-owa, to jeszcze poprawi bezpieczeństwo na tej drodze. Niekoniecznie musimy zamontować lampy. I powiem Państwu, jak to wygląda od naszej strony, jak to wygląda od spółki. Spółka wystąpiła z wnioskiem ogólnym w imieniu gminy. My cieszyliśmy się, że będziemy mieli zmodernizowane oświetlenie i liczyliśmy na to, że choćby w Ochędzynie będzie doświetlona ta pozostała część. Natomiast dość cwanie podeszła spółka do tego tematu, podoświetlała te ciągi dróg, o których tutaj mówię. I teraz założenia były takie, że nie zwiększy się opłata za energię elektryczną. Czyli oni założą lampę o mniejszej mocy, mieliśmy za energię elektryczną płacić tyle samo, a nawet mniej. Ale my płacimy od każdego punktu stałą kwotę za konserwację tak zwaną, utrzymanie tego punktu. W związku z tym, jeżeli ktoś dokłada 130 punktów, to nasze koszty, nasze rachunki wzrosną. Nie mamy mocy przebicia, jeżeli chodzi o posiedzenia tam walne w spółce, ponieważ są miasta dość duże typu Konin, typu Kalisz i oni głosujemy udziałami, krótko mówiąc. Te miasta mają więcej udziałów. No i z racji tego, że chyba dość dobrze żyją ze spółką oświetlenie uliczne, no to przegłosowują wszystko, co chcą. Czyli w ostatnim okresie, jak byłem na walnym zgromadzeniu spółki, wnieśli wniosek o podniesienie nie udziałów, tylko opłat o 5% do spółki i zostało to przegłosowane i w związku z tym my ponosimy koszty. Tak jak mówiłem, za energię elektryczną w tej fakturze ostatnie koszty energii to jest 10 tysięcy złotych, a 36 tysięcy cała faktura. Resztę to są koszty utrzymania spółki plus VAT. Z VAT-u spółka się rozlicza, w związku z tym jest im to na rękę. Zgłosiłem ten problem do posła tutaj Polaka, bo on był tam gdzieś też zaangażowany w tworzenie tego programu i powiem szczerze, że informacji zwrotnej nie dostaliśmy, bo mówił, że będzie rozmawiał tam z prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, żeby nas też włączyć w proces jakby dyskusji na temat tego programu, z którego korzysta spółka i żebyśmy mieli realny wpływ na to, bo jeżeli mielibyśmy doświetlić jakieś tam punkty, no to my mamy możliwość założenia dodatkowych lamp na Ochędzynie, czy tutaj w kierunku Gumnisk i wycięcia części tych naszych znowu niebieskich oświetleń i nie byłoby to kosztowne dla nas. W związku z tym, tak jak mówiłem, przeanalizujemy jutro umowę i wrócimy do tematu spółki w zakresie oświetlenia. Jeżeli to miałoby nas krzywdzić, to słuchajcie, no ja nie widzę sensu, żebyśmy modernizowali oświetlenie i doświetlali ciągi, gdzie mało kto uczęszcza, a na przykład nie zmodernizowali tutaj Zagórza, gdzie wiszą jeszcze te kwadratowe takie lampy, te trumienki tak zwane. To było to jedno pytanie. Panie Zbyszku, przypomni Pan jeszcze? Jeżeli chodzi o te rachunki i kwestię uregulowania, to tutaj były dołożone te środki finansowe w bieżących i to będzie uregulowane. I tak chyba tu Pan Ryszard uzgodnił z tym człowiekiem, że to załatwimy. Jeżeli chodzi natomiast o cięcie drzew, to samo słyszę na dole, że po prostu oni nie mają z tego czego obciąć. Mówiłem, czy do przyczepy coś tam można by było dorobić. Ale tutaj słuchajcie,
Też tak mówią, natomiast my mamy problemy, jeżeli chodzi o moce przerobowe. Znowu od początku tygodnia dwie osoby chyba na chorobowym tam na dole i też przygotowywali te drzewa do tego, żeby nałożyć tą nakładkę asfaltową, żeby sprezować i to był jakby priorytet. My próbowaliśmy chyba na czwartek, piątek teraz robić takie no akcje, gdzie pracowników chcieliśmy też zaangażować i może wspólnymi siłami byśmy to zrobili. Ta akcja jest przełożona z tego, co wiem, na przyszły tydzień. Czwartek czy piątek? Na piątek, także jeżeli tutaj ktoś z radnych ma ochotę uczestniczyć w tej akcji sprzątania, to zapraszamy i pokusimy się o drabiny, słuchajcie, bo zwyżka to raz, dwa, znowu uprawnienia na zwyżkę, bo znając ich to będzie, że przyprowadzimy zwyżkę, ale też musi być człowiek z uprawnieniami. Wiem, że to nie jest proste, ale być może z jakiejś tam większej drabiny. Oni do tej pory robili to z koparki, a to też było naprawdę niebezpieczne, bo tak nie możemy tutaj działać. A jeżeli chodzi o nasadzenia w parku, mówiliśmy o tym programie związanym z zabytkami, ale tutaj nic nie robiliśmy ze względu na ograniczenia nasze, jeżeli chodzi o wkład własny. Procedujemy te pozostałe wnioski, które tu mówiliśmy, te kluby sportowe i to, co było z Urzędu Marszałkowskiego, a teraz co rusz pojawiają się jeszcze jakieś nowe wyzwania w związku z tym, no ta drobnica, gdzie nie musimy dokładać, że tak powiem, wnioskujemy w pierwszej kolejności o to, co może być. Zmieni się też chyba struktura organizacyjna w ochronie zabytków tam w Łodzi i też no nie jest tam łatwo. Tym bardziej, że te kościoły chyba gdzieś tam są priorytetem i one są rozpatrywane. Także to jak odetchniemy trochę, jeżeli chodzi o finanse, wtedy wrócimy do tematu parku. Dziękuję bardzo. Ktoś z Państwa jeszcze chce zabrać głos? Proszę. Państwo sołtysi. Państwo radni. Naprawdę już chcecie wychodzić? W związku z wyczerpaniem się wniosku informacji zamykam punkt 11 porządku obrad. Przystępujemy do realizacji punktu 12. Zakończenie sesji Rady Gminy Sokolniki. Dziękuję bardzo za uczestnictwo w sesji.